Witam w pierwszym nagraniu, witam w pierwszym odcinku z cyklu Jak wykorzystać Facebooka w kampanii wyborczej. Jacek Babiel. Zapraszam Ciebie do oglądania, komentowania, udostępniania tego nagrania. Zaproś swoich znajomych, swoich współpracowników, którzy razem z Tobą planują w najbliższym czasie wystartować się w zbliżających się wyborach samorządowych. Na samym początku chciałem powiedzieć kilka słów wstępu, dlaczego powstał ten cykl, dlaczego chcę zaprosić Was do udziału w tym cyklu. Po pierwsze, wierzę w to, że ludzie, którzy będą przygotowani do wyborów samorządowych i zdecydują o tym jak najszybciej, dadzą nam wyborcom szansę wybierania i decydowania o tym, kto będzie nas reprezentował w gminach, powiatach, województwach, i my wyborcy będziemy mieli większą szansę na to, by wybrać z grona lepiej przygotowanych ludzi. A co za tym idzie, w przyszłości mam taką nadzieję, że jeśli wy, kandydaci na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów, będziecie bardziej przygotowani do tego, żeby wystartować w kampanii wyborczej i potem zmierzyć się o fotel wójta, burmistrza, prezydenta czy radnego gminy, miasta, powiatu czy województwa, to my, wyborcy, będziemy mieli większą szansę i większy impuls do tego, by iść i wybierać spośród tych, którzy rzeczywiście są lepiej przygotowani i będą nas reprezentować, a potem będą podejmować lepsze, mądrzejsze decyzje, bo to, co dotyczy społeczności lokalnych, będziecie wy przez najbliższe 5 lat, nie tak jak do tej pory 4, tylko teraz już wiadomo o tym, że po zmianach w ordynacji wyborczej kodeks wyborczy mówi o tym, że kadencja będzie trwała 5 lat. Chciałbym na wstępie trochę odczarować Facebooka i powiedzieć o tym, czego tutaj nie będzie w tym kursie, czego na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie bieżącej polityki, na pewno nie będzie bieżących komentarzy i odniesień do tego, co dzieje się na scenie politycznej, ale także nie będzie odniesień do poszczególnych kampanii. Będę mówić o tym, jak wykorzystać narzędzia, które proponuje Facebook. Na pewno nie będzie mowa o wszystkich narzędziach. Ten cykl to początek kilkunastu być może publikacji, które chciałbym, żeby skupiły jak największą uwagę wszystkich tych, którzy wiedzą, że za kilka miesięcy, bądź jeśli oglądasz już później to nagranie, to za kilka tygodni wystartujesz w wyborach samorządowych. Na pewno nie będzie odniesień i chciałbym też prosić Ciebie, jeśli oglądasz i już myślisz o komentowaniu tych nagrań, a widziałem w zapowiedziach przed publikacją pierwszego odcinka, że różne strony i części sceny politycznej konkurowały ze sobą na komentarze, kto jest lepszy i mądrzejszy, kto lepsze decyzje podejmował w poszczególnych samorządach. Chciałbym prosić, żebyście na chwilę zatrzymali tę walkę i skupili się na tym, żeby rzeczywiście poświęcić ten czas w pełni na przygotowanie siebie jako kandydatów i być może waszego środowiska, waszego otoczenia do tego, by wystartować w najbliższych wyborach samorządowych i dobrze się do tego przygotować. Kto chce, weźmie dla siebie to, co będę mówić i to, co będę prezentować i pokazywać. Być może skorzystacie też częściowo z rekomendacji, które będę chciał wam przedstawić w tym cyklu na temat Facebooka i kampanii wyborczych. A więc zaczynamy i na wstępie mówiłem o tym, że chciałbym trochę odczarować Facebooka. Część z Was, kandydatów, mówi o tym, że chciałoby Facebooka wykorzystać jako jedno z narzędzi, które pomoże Wam wygrać wybory. I rzeczywiście Facebook jest znakomitym narzędziem marketingowym, które może pomóc Wam targetować, publikować materiały bezpośrednio do Waszej grupy docelowej, do grupy Waszych odbiorców, do grupy ludzi, którzy mogą stać się albo być może już są Waszymi wyborcami,
albo myślą o tym, kogo w najbliższych wyborach poprzeć. Ale chcę powiedzieć na samym początku jedną ważną rzecz, że Facebook nie wygrywa wyborów i trzeba sobie uświadomić tą bardzo, bardzo ważną rzecz, ponieważ spotykałem wiele razy kandydatów, którzy byli święcie przekonani o tym, że inwestując spore pieniądze w kampanie finansowane, promowane posty, wydarzenia i jeszcze inne rodzaje postów z filmami, z wywiadami, z relacjami foto, wideo. Kandydaci ci twierdzili, że to jest jedyny i najlepszy sposób na to, by wygrać wybory. Okazywało się bardzo często, że zaniedbywali tą najważniejszą sprawę. Wyborcy idą głosować na ciebie i to oni ciebie będą wybierali, a nie twojego awatara i twoje zdjęcie i twoje relacje. Facebook jest jednym z wielu narzędzi, które warto wykorzystać. Warto wykorzystać to, jak szeroki jest zakres możliwości promowania i budowania relacji, bo zapewne wiesz, że już na samym końcu przed wyborami, kiedy ścigasz się z innymi kandydatami z twojej listy i innymi kandydatami z twojego okręgu, to liczy się najbardziej świadomość, rozpoznawalność i wizerunek, ale w tym wszystkim chyba najważniejsza jest twoja wiarygodność, bo ta wiarygodność i odniesienie się do twojego człowieczeństwa, do tego, co zrobiłeś do tej pory, co oferujesz i proponujesz swoim wyborcom, może przekonać ich ostatecznie do tego, żeby na ciebie głosowali. Tak więc pierwsza najważniejsza rzecz, Facebook nie wygrywa wyborów, jest jednym z wielu narzędzi, które warto wykorzystać i jeśli do tej pory nie wykorzystywałeś Facebooka świadomie, to zapraszam ciebie właśnie do tego cyklu. Zaproś swoich znajomych, swoich przyjaciół, ludzi, z którymi jesteś i tworzysz komitet wyborczy, organizację bezpartyjną albo partyjną w twoim regionie, do tego, by oglądać ten cykl, by czytać te wpisy, pobierać pliki, bo też pojawią się pliki, które będziecie mogli pobrać w ramach tego cyklu. Zapraszam wszystkich do dołączenia do grupy Wybory Samorządowe 2018. Link do tej grupy jest w opisie tego nagrania. To tyle tytułem wstępu. Ten cykl kierowany jest zarówno do ludzi, którzy na co dzień mieszkają na terenach wiejskich, jak także na terenach miejskich. To nie ma znaczenia, gdzie mieszkają twoi przyszli, obecni, byli albo potencjalni wyborcy. To od ciebie zależy, jak bardzo zainwestujesz swój czas i energię w to, by stworzyć przemyślaną i skuteczną kampanię wyborczą i jak do tego zaangażować narzędzie pod tytułem Facebook. W tym pierwszym odcinku cyklu Facebook, kampania wyborcza, jak wykorzystać Facebooka w kampanii wyborczej, powiem o kilku najczęściej popełnianych błędach, które zauważam, a które kandydaci
będąc albo nie będąc jeszcze kandydatami, popełniają, publikując różnego rodzaju materiały na swoich ścianach facebookowych albo na swoich fanpage'ach. Powiem też kilka słów o relacjach i interakcjach, bo one są ważne, niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, ale żeby powiedzieć o błędach i najczęściej popełnianych gafach przez osoby, które myślą o tym, żeby już niebawem wystartować w kampanii wyborczej, to chcę powiedzieć, że jednym z najczęściej popełnianych błędów, który zauważam, to publikowanie postów tylko i wyłącznie wśród grupy najbliższych znajomych. Jeśli masz profil na Facebooku i masz jakąś grupę znajomych, no to samo ograniczanie postów i publikowanie tylko wśród swoich znajomych, no to już na wstępie ograniczasz zasięg każdego komunikatu, który wysyłasz do ludzi. Ja rozumiem, że czasem jest tak, że nie chcesz wszystkiego upubliczniać, nie chcesz, żeby wszyscy wszystko widzieli, wiedzieli, ale musisz zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli w przyszłości chcesz kandydować, ubiegać się o funkcję radnego, wójta, burmistrza czy prezydenta, to nie może być takiej sytuacji, że twój profil społecznościowy na Facebooku będzie tylko czymś tak jakby na niby, a twój fanpage, który będzie publiczny, to będzie źródło, które będzie prowadziło ciebie do wygranej i to będzie sposób na zwrócenie uwagi potencjalnych wyborców. Musisz być spójny. Po pierwsze, musisz być spójny. Po drugie, musisz pamiętać, że jeśli sam sobie ograniczasz zasięg swoich postów, no to nawet jeżeli potem będziesz inwestować pieniądze w kampanie płatne na Facebooku, no to już na wstępie sam ograniczyłeś sobie możliwość rozszerzenia komunikatu, dotarcia do szerszej grupy ludzi i zmniejszasz sobie automatycznie ten zasięg organiczny. To jest pierwsza rzecz, którą najczęściej zauważam i robią to zarówno politycy, którzy pełnią funkcje publiczne, są wójtami, burmistrzami, prezydentami, czasem też marszałkami, członkami zarządu województw, a czasem są też to po prostu zwykli radni, albo wiem, że to są osoby, które kilka razy z rzędu starały się o to, by wystartować, by zostać radnym, wójtem, burmistrzem czy prezydentem. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą też zauważam i ona jest niestety chyba bolączką, ponieważ no, my wyborcy pamiętamy nie tylko to, co się dzieje 2-3 tygodnie albo miesiąc przed wyborami, ale widzimy też to, co wy jako kandydaci robicie przed wyborami kilka miesięcy przed albo rok, dwa lata przed wyborami. Jeżeli na ścianie, twojej ścianie społecznościowej, twojej ścianie na Facebooku ja jako wyborca widzę nieparlamentarne zwroty, filmy, które udostępniasz, a na tych filmach inni ludzie poniżają innych, obrażają, przeklinają, to ja identyfikuję bezpośrednio takiego publikatora, taką osobę, która publikuje tego rodzaju treści, jako osobę, która no, rzeczywiście przekazuje te wartości, które publikuje na swojej ścianie, jako te wartości, z którymi się identyfikuje. Więc jeżeli później w kampanii wyborczej będziesz mówić o prawach człowieka, o szacunku do rodziny, o równouprawnieniu, a wcześniej przez
kilkanaście miesięcy co dzień albo kilka razy w tygodniu publikowałaś albo publikowałeś materiały, które tak naprawdę nijak się mają z tym, o czym mówisz w kampanii wyborczej, no to wydaje mi się, że to nie tędy droga. Dlatego zalecam i zachęcam wszystkich tych, którzy myślą o tym, żeby wystartować w wyborach, by prowadzić świadomie swoją politykę publikacji. Tak? Kiedyś było tak, że tylko dziennikarze publikowali teksty w gazetach, publikowali zdjęcia, filmy. Dzisiaj tak naprawdę każdy z nas ma możliwość publikacji materiałów, a te materiały są oglądane zarówno przez waszych najbliższych, jak także przez ludzi, którzy są gdzieś dalej. Oni udostępniają te nagrania na tych postach udostępniających, także widać, od kogo jest ten materiał, od kogo on pochodzi, kto wcześniej w cudzysłowie lajkował i udostępniał tego typu nagrania. Nie polecam nagrań, z którymi się nie zgadzacie. Jeżeli uważacie, że coś jest szokujące i chcecie na to zwrócić uwagę, to napiszcie swój artykuł na ten temat. Napiszcie kilka zdań, ale nie udostępniajcie materiałów, które będą powodowały, że w przyszłości ludzie będą was identyfikować z niedobrym materiałem. Tak więc, jeśli widzisz jakiś materiał na Facebooku i udostępniasz go, rób to świadomie. Jeśli się z tym zgadzasz, to bądź przekonany o tym, że to, co ty udostępnisz, zobaczą inni. I pamiętaj o tym przed wyborami, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy to, o czym mówisz, jest zgodne z tym, co wcześniej publikowałaś. Kolejna rzecz to informacja o tym, że no, Facebook jest największym medium na świecie, które tak naprawdę zarządza mediami produkowanymi przez innych. Sam produkuje zupełnie niewielką ilość, tak jak każdy z nas, może też pracownicy Facebooka zamieszczają posty na ścianach, ale tak naprawdę Facebook jest narzędziem, które pozwala zarządzać tym medium, które ty tworzysz, udostępniasz, które produkujesz, które produkujesz na żywo. Także pamiętaj o tym, że jeżeli udostępniasz jakiegoś rodzaju materiały, które z założenia mają wyprowadzić użytkowników Facebooka gdzieś na zewnątrz, na przykład na twoją stronę internetową albo na stronę internetową lokalnego radia czy lokalnej telewizji albo lokalnej gazety, bo na przykład oni napisali o tobie jakiś ciekawy artykuł, no to bądź przekonany o tym, że zasięg takiego posta, w którym umieścisz link, który tak naprawdę ma ciebie reklamować, ale w skrócie zabiera uwagę Facebookowicza i wyprowadza go z Facebooka gdzieś na zewnątrz, no to on będzie miał automatycznie zmniejszany zasięg. Dlaczego? Dlatego, że Facebook zarabia na reklamach. Zarabia na reklamach tylko wtedy, kiedy reklamy są wyświetlane, kiedy ty je oglądasz, kiedy inni użytkownicy oglądają ten materiał, te materiały udostępniane przez ciebie i przez innych, przez firmy też, przez fanpage. Warto o tym pamiętać i być świadomym tego. Jeżeli publikujesz linki, no to pamiętaj o tym, że te linki będą miały mały zasięg i będą miały na pewno mniejszy zasięg niż gdyby te materiały odwoływały się do te linki odwoływały się do materiałów gdzieś na fanpage'u gazety czy telewizji czy stacji radiowej, ale właśnie w samym Facebooku. Czyli pamiętaj o tym, żeby nie wyprowadzać uwagi z Facebooka na zewnątrz, bo wtedy tracisz zasięg. Facebook obcina zasięgi tego typu postów, ponieważ one doprowadzają do tego, że użytkownicy wychodzą z Facebooka i być może spędzają na nim mniej czasu. Innego rodzaju linki, które zauważam i one są publikowane przez
przez wiele osób, mimo wszystko, mimo tego, że od no, już długiego czasu wielu marketerów, specjalistów mówi o tym, że YouTube to jest przecież element konkurencji Facebooka i tak samo jak zamieszczasz linka do twojej strony internetowej albo do strony internetowej lokalnej stacji radiowej czy telewizyjnej, to znowu wpuszczając film z Facebooka na, z YouTube'a na Facebooka, tworzysz sztuczny tłok i konkurencję, wpuszczasz i zabierasz uwagę, tworzysz precedens, gdzie Facebook konkurując z YouTube'em znowu zmniejsza zasięg tylko po to, by skupić uwagę czytelników, widzów na materiałach publikowanych właśnie na Facebooku, a nie gdzieś na YouTubie. Także jeśli masz jakiś ciekawy materiał wideo, który chcesz pokazać swoim czytelnikom, widzom, to wgraj go bezpośrednio jako posta i skup tą uwagę swoich czytelników i odbiorców na tym filmie, ale zostaw ich uwagę i pamiętaj o tym, że im więcej czasu oni będą spędzali na Facebooku, tym więcej czasu ty możesz mieć możliwość zobaczenia, ile czasu oni spędzają na twoim fanpage'u i przede wszystkim Facebook jako globalna firma będzie bardziej zadowolony z tego, że ta uwaga jest poświęcana materiałom publikowanym na Facebooku, a w związku z tym, jeżeli ludzie spędzają więcej czasu na Facebooku, no to tam jest większa szansa na to, żeby pokazywać więcej reklam, a Facebook będzie promować tego rodzaju posty. Będę mówić jeszcze w kolejnych materiałach o tym, jak zwiększyć szanse na zaangażowanie czytelników i twoich telewidzów. Dzisiaj tylko skupiam się na najczęściej popełnianych błędach na Facebooku i już na sam koniec kilka informacji o tym, dlaczego większość z kandydatów publikuje tylko i wyłącznie materiały na profilach osobowych. Po pierwsze, profil osobowy nie daje możliwości zobaczenia, jak dużo osób zobaczyło ten materiał. To nagranie oglądasz dzięki temu, że zamieściłem je na fanpage'u Jak wygrać wybory i dzięki temu, że poświęcasz czas na to, żeby zobaczyć ten materiał, ja będę miał możliwość zobaczenia, jaka jest średnia oglądalność, skąd wchodzi ludzie, jaki jest wiek użytkowników, którzy oglądają to nagranie. Osoby, które nie mają fanpage'a i to jest chyba najważniejsza rzecz, którą chcę ci przekazać dzisiaj. Osoby, które myślą o tym, żeby kandydować w najbliższych wyborach samorządowych, a nie mają fanpage'a, tak naprawdę ograniczają zasięg swoich postów i zmniejszają swoje szanse na promocję swoich komunikatów i ograniczają samych siebie w możliwości promowania różnego rodzaju postów. Promowania. Cykl, który jest początkowo bezpłatny, a potem zaczynam mówić o kampaniach płatnych. Tak, kampania płatna to jest szansa na to, żeby dotrzeć z komunikatem o wydarzeniu, które tworzysz, wydarzeniu, które rzeczywiście odbędzie się w rzeczywistości albo będzie to jakieś wydarzenie wirtualne, na które zechcesz zaprosić i później zaprosić ludzi na przykład na jakiegoś live'a, na jakąś konferencję, webinarium, które stworzysz na Facebooku i będziesz odpowiadać na pytania ludzi, którzy będą do ciebie pisać albo wysiąść je odpowiednio wcześniej. Czyli jeśli nie masz fanpage'a, nie możesz promować postów, nie możesz promować filmów, nie możesz promować swoich wydarzeń, nie możesz zapraszać ludzi do grup, które stworzysz, a będę mówić też o grupach. Dlatego już na sam koniec tego pierwszego odcinka z cyklu
jak wykorzystać Facebooka. Chcę powiedzieć o kilku bardzo ważnych rzeczach. Jako podsumowanie, chyba najważniejsza rzecz, do której chcę przekonać każdego, kto ogląda to nagranie. Możesz prowadzić swoją kampanię wyborczą, możesz wydać kilkaset złotych na kilkadziesiąt plakatów, kilkaset czy kilka tysięcy ulotek i wygrać wybory, zostać radnym. Pewnie z takim budżetem to wójtem, burmistrzem i prezydentem to nie, ale te kampanie wyborcze bardzo często wiem, że wy, kandydaci, robicie niewielkimi kosztami i nie zatrudniacie ani ludzi, ani wolontariuszy i staracie się robić wszystko sami. Ja chcę zachęcić was do tego, żeby wykorzystywać Facebooka w taki sposób, żeby część rzeczy przekazać innym. Profesjonalistom, ludziom, którzy zajmują się tym profesjonalnie i znają się na tym, wiedzą, jak promować te posty, jak je przygotowywać, wiedzą, kiedy publikować te nagrania, wasze relacje, fotorelacje, wideorelacje i posty, które będą docierały do ludzi, którzy dziś, jutro, pojutrze mogą stać się twoimi wyborcami i mogą przyczynić się do tego, że wygrasz najbliższe wybory samorządowe. Chcę zwrócić twoją uwagę na to, że prowadząc swój profil osobisty, rzeczywiście możesz to robić sam, sama. Możesz też to przekazać agencji, która się tym zajmuje, ale przy okazji, tworząc fanpage i stronę, która pomoże dodatkowo promować twoje działania w twoim okręgu wyborczym, warto zainteresować się ludźmi, którzy zajmują się profesjonalnie budowaniem list kontaktowych, list adresowych, list, które pomogą ci w przyszłości, już we właściwej kampanii wyborczej, skupić uwagę tych, na których będzie ci najbardziej zależało. A chcę powiedzieć jedno, te 2-3 tygodnie przed wyborami większość z was, kandydatów, myśli o tym, jak się wyróżnić. Jeśli dzisiaj podejmiesz to wyzwanie i zaczniesz działać i przygotujesz swoje działania do tego, żeby skutecznie przeprowadzić twój komitet wyborczy i zorganizować kampanię wyborczą, która będzie inna niż to, co zrobią twoi kontrkandydaci, to zwiększysz swoje szanse na wygraną i zrobisz to z mniejszym budżetem, z większą skutecznością. I to na pewno będzie dużo łatwiejsze niż wydaje ci się być może jeszcze dzisiaj. Mała rekomendacja na samym początku. Chcę powiedzieć o tym, że osobą, którą znam i rekomenduję jako osobę, która zajmuje się profesjonalnie budowaniem list kontaktowych, list adresowych, jest Daniel Bosy, którego możecie znaleźć w opisie tego posta na stronie internetowej danielbosy.pl. Tam są ciekawe kursy, ciekawe nagrania, ciekawe szkolenia i ciekawe narzędzia, które bezpośrednio pokażą wam, jak także Facebooka zacząć do tego, by zwiększać zasięgi i ułatwiać ten proces kontaktu z waszymi wyborcami. Czyli Daniel Bosy to jest osoba godna polecenia i waszej uwagi już dzisiaj na samym wstępie. I jeszcze jeden kontakt do agencji social mediowej, Social Media Now. To jest agencja interaktywna, agencja, która zajmuje się właśnie komunikacją na Instagramie i na Facebooku. Zapraszam was, możecie znaleźć ich na Facebooku, oni publikują sporo materiałów o tym, jak prowadzić komunikację, gdzie, co i jakich narzędzi używać. Tymczasem dziękuję za tą waszą uwagę. Jeśli oglądacie to bezpośrednio na Facebooku, bardzo ważne są te relacje i reaktywność. Facebook promuje nagrania i posty, jeśli widzi, że są jakieś interakcje, to znaczy oglądający komentują, lajkują, klikają serca, czyli super, udostępniają w czasie nagrania. Te lajkowanie można robić kilkanaście razy w czasie tego nagrania.
Będę mówić o tym jeszcze więcej w kolejnych wejściach, w kolejnych odcinkach. Pokażę Wam i ludziom, z którymi pracujecie, jak oni mogą Was wspierać i mogą wspierać budowanie zasięgów organicznych. Tymczasem dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Jak wykorzystać Facebooka w kampanii wyborczej. Do zobaczenia, Jacek Babiel. Zapraszam.